Cześć, lub też precyzując, dobro doszli, bo jesteśmy w Bośni, a dokładniej w Banjaluce, a dokładniej przed budynkiem Narodowego Zgromadzenia Republiki Serbskiej. Co? Ale dziś nie będzie Banjaluk, dzisiaj będą konkrety. No i żeby nie być gołosłownym, za mną znajduje się budynek siedziby rządu Republiki Serbskiej. O co w tym chaosie chodzi? Przecież jesteśmy w Bośni i Hercegowinie. Jaka do cholery Republika Serbska? Ano to skomplikowane. Sprawa wygląda tak, że Bośnia jest republiką federalną, co na przykład powoduje, że nie ma na poziomie krajowym jednego urzędowego języka. Mieszka tutaj 4 miliony ludzi i w tym kraju są 3 urzędowe języki. Serbski, chorwacki i bośniacki. Wszystkie 3 działają jako języki urzędowe i każdy z nich działa jako język urzędowy we wszystkich 3 federacjach, które składają się na całą Bośnię i Hercegowinę. Te federacje to właśnie Republika Serbska, Republika Bośni i Hercegowiny i dystrykt Brčko, który jest takim małym czymś wciśniętym w mapę. Banja Luka jest stolicą Republiki Serbskiej, a Sarajewo jest stolicą całej Bośni i też Republiki Bośni i Hercegowiny. A skąd w ogóle taki podział? No, żeby to wyjaśnić, trzeba by się cofnąć do lat 90., kiedy rozpada się Jugosławia i z tej Jugosławii powstają... Zaczyna się tak naprawdę chaos na Bałkanach. Zaczyna się wojna domowa i zaczyna się walka o wpływy w tym regionie. Odbywa się referendum, no i to referendum w 92 roku decyduje o tym, że tereny tej Bośni i Hercegowiny, bo to są tak jakby 2 krainy geograficzne, mają utworzyć nowe państwo właśnie o takiej nazwie. Ale Serbom mieszkającym na tym w tych regionach się to nie spodobało. No i oni stwierdzili, że oni pierdzielą wyniki tego referendum i rozpoczęła się wojna domowa, która nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Takim wydarzeniem, które z tej wojny domowej obiło się pewnie w większości wam o uszy, to są wydarzenia z Srebrnicy z 95 roku z lipca, a sama wojna domowa zakończyła się również w 95 roku w grudniu pokojem w Dayton. Ten pokój teoretycznie ustalił granice właśnie obecnej Bośni i Hercegowiny. Zresztą nie tylko jej, bo również chociażby Chorwacji, Republiki Jugosławii, która później przekształciła się w Serbię, Serbię i Czarnogórę, później odłączyła się Czarnogóra i tutaj wszystkich tych regionów. Ogólnie ta sprawa jest skomplikowana, nie jest to proste do wyjaśnienia. W każdym razie ta Bośnia powstała jako taki kraj federalny, na którego właśnie miały składać się te 3 republiki. Mówiąc o chaosie, który tak naprawdę jest odczuwalny nawet dzisiaj, to chociażby fakt, że w 2019 roku premier powołał rząd po 14 miesiącach od wyborów, dlatego że poszczególne rządy republik nie mogły się między sobą dogadać, jak to wszystko powinno funkcjonować. Bośnia ma również bardzo takie ambicje w stronę Unii Europejskiej. No i tutaj kłopotem jest trochę właśnie ta ludność serbska, która do tej Unii niekoniecznie dąży. W wielu miejscach, chociażby w Bihaciu, jak byliśmy, czyli na terenie właśnie Republiki Bośni i Hercegowiny, widać unijne flagi, widać w wielu miejscach projekty, gdzie Unia już inwestuje tutaj pieniądze i widać też, że Bośniakom na tej Unii zależy. Natomiast Serbowie z tą Unią, to oni tak trochę są nie do końca. I panuje tutaj taka duża odrębność. A ta odrębność w Bośni wynika z jeszcze jednego, dlatego że te tereny są zamieszkiwane w dużym stopniu przez potomków ludności, która przybyła tutaj wraz z Turkami. Małe sprostowanie, chodzi mi tutaj o grupę etniczną Bośniaków, czyli Słowian, którzy przejęli islam wraz z przybyciem Turków osmańskich z przeróżnych powodów. Czasem po prostu się to opłacało. I ponad 50% społeczeństwa, z tego co pamiętam w 2013 roku było to 51%, wyznaje islam. Więc mamy tutaj bardzo wielu muzułmanów. Do tego dochodzi mniejszość chorwacka, 15%, o nich mówi się głównie, że jest to ludność katolicka. No i pozostała grupa, pomijając jakieś tam 5% nieokreślonych wyznawców, to są Serbowie, którzy utożsamiają się właśnie z religią tutaj prawosławną. Często mówiąc właśnie na temat konkretnej grupy narodowościowej, od razu przypisuje się jej z automatu religię. Oczywiście nie jest to tak domyślnie, że nie wiem, każdy Chorwat będzie katolikiem, a każdy Serb będzie prawosławny, ale z grubsza tak to wygląda. Mam nadzieję, że w całej tej historii niczego nie przekręciłem. Jakbyście mi nie wierzyli, że historia krajów bałkańskich jest skomplikowana, to wrzućcie sobie w Wikipedię hasło Kosowo i przewincie do zakładki historia. Żeby tam cokolwiek zrozumieć, trzeba się cofnąć do epoki brązu, czyli tam do samego początku tej strony, bo naprawdę chaos to jest lekko powiedziane to, co się dzieje, jeśli chodzi o tutaj mieszankę narodowości na Bałkanach. Bośnia dzisiaj to jest kraj dość uporządkowany, wyglądający bardzo europejsko i tak naprawdę
poza tym, że po przekroczeniu granicą z Chorwacją zaczynają pojawiać się meczety, to nie czuć tutaj większej różnicy. Walutą jest jedna marka zamienna, w skrócie jeden BAM albo jeden KM, i ona jest na sztywno ustawiona względem euro, czyli tak samo jak w Bułgarii na przykład. I zresztą ten kurs jest taki sam jak bułgarskiego lewa, dlatego że dwie marki zamienne to jest dokładnie 1 euro, czyli jedna ta marka to jest około tam 2-30 zł w momencie, w którym nagrywam ten film. Mała przerwa na Banialuki, bo tuż po drugiej stronie, tam jest budynek rządu, znajduje się stadion Boraka. Pokazywałem wam w Cluj stadion CFR, a wtedy grali oni sobie właśnie z Borakiem Banialuka, to grali z drużyną stąd. O, tu mają swoją siedzibę. Bośnia jest krajem bardzo górzystym. Znakomita większość terytorium tego kraju znajduje się w górach. No co też powoduje, że ta komunikacja pomiędzy miastami chociażby jest utrudniona. Drogi co prawda są w dość dobrym stanie. W porównaniu, nie wiem, z Rumunią czy Bułgarią jeździ się tutaj według mnie dużo lepiej. Natomiast na jakichś super autostrad na przykład też nie ma, one dopiero w sporej części są w budowie. To co dla Bośni jest bardzo charakterystyczne, to jest to kraj, w którym w regionie Morza Śródziemnego spożywa się największe ilości kawy i w ogóle jest to kraj prawdopodobnie z którego właśnie kawa przyniesiona została do Europy. Dlatego że Turcy, którzy tutaj przyjechali, przywieźli tą kawę po prostu ze sobą. Czasy tam średniowiecza i najazdu Turków osmańskich na te tereny Europy. I też kawa tutaj, charakterystyczna właśnie dla Bośni, to jest taka kawa, którą można spotkać w Izraelu, w krajach arabskich, w Turcji, gdzie ona jest nazywana odpowiednio kawą po żydowsku, kawą po arabsku czy kawą po turecku. Czyli taką kawą parzoną w takim tygielku z dodatkami tam przypraw, kardamonu i tak dalej. Również mówi się, że jest to kawa ormiańska i faktem jest, że tej kawy pija się tutaj bardzo dużo. Sprawdziliśmy przed chwilą statystyki, jeśli chodzi o picie kawy na mieszkańca na świecie. Najwięcej, pierwsze cztery miejsca to są kraje skandynawskie. No Finlandia tam też chyba była, więc to nie jest kraj skandynawski, ale Finlandia jest w ogóle pierwsza, jeśli chodzi o spożycie kawy. Także następne trzy miejsca to są kraje skandynawskie, Norwegia, Szwecja i Dania. Później północ, szeroko rozumiana Europy i Kanada. Na 11 miejscu Bośnia, pierwsza z krajów południowych przed Włochami, przed Grecją, przed Chorwacją. Także jeśli chodzi o kawę i samo spożycie kawy, naprawdę w każdym miejscu można tutaj natrafić się na kawiarnię. Przykład, a to tylko jeden z wielu. Takie całe centrum. No. To też było dla nas ciekawe w Bihaciu, w tej pierwszej miejscowości, w której zatrzymaliśmy się tylko na noc, że niezależnie od tego, o której godzinie się pójdzie na miasto, to kawiarnie są tam otwarte praktycznie 24 na dobę. Byliśmy tam w sobotę wieczorem, no to wiadomo, że kawiarnie są otwarte, ale dużo więcej ludzi niż na przykład z piwem siedziało przy kawie. Dość niespotykane w naszych chociażby szerokościach geograficznych. Następnego dnia rano szukaliśmy miejsca na śniadanie, standardowe bośniackie śniadanie, kawa i papieros. Kanapki nie szło dostać naprawdę nigdzie, ale kawę mogliśmy wybierać. A więc prawdopodobnie jak jakiegoś mieszkańca Bośni i Hercegowiny zapytacie, skąd pochodzi, mało kto odpowie wam, że właśnie z Bośni i Hercegowiny, albo odpowie, że z Federacji Bośni i Hercegowiny, albo że z Republiki Serbskiej, której flagi widać chociażby tutaj, tutaj, czy też tutaj. One nie różnią się bardzo od tych z Serbii, odróżnia je tak naprawdę właśnie tylko brak herbu. Jeśli chodzi o architekturę, no cóż, delikatnie mówiąc, można nazwać ją tutaj toporną. Wiele razy zastanawiałem się, że czy takie szachy miejskie w ogóle są przez kogokolwiek wykorzystywane. Jak widać, w Banialuce są i przyciągają całkiem sporą grupę widzów. Co więcej, myślę, że jest to dużo zdrowsze niż takie szachy w pozycji siedzącej, dlatego że wymagają jednak poruszania się. Także tutaj panowie bardzo na plus. Banialuka jest miastem, w którym poczuć się można po prostu przyjemnie. Nie ma jakichś niesamowitych zabytków. Nie jest to też miasto często odwiedzane przez turystów. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że znalezienie pocztówki tutaj graniczyło naprawdę z cudem. Mimo to w tym mieście można poczuć się naprawdę dobrze. Zamieszkuje je zaledwie 200 tysięcy mieszkańców, a miasto żyje 24 godziny na dobę. Niezależnie od tego, o której porze wybierzecie się do knajpy, do parku, tam cały czas są ludzie i korzystają z tego, co po prostu mają na miejscu. Korzystają z kawiarni, korzystają z restauracji, korzystają z barów, korzystają z szachów, korzystają ze stołów do ping-ponga, kortów tenisowych czy wszystkiego innego. I widać, że ci ludzie po prostu na tych ulicach spędzają wiele czasu. Takim świetnym przykładem jest to, że jak wracaliśmy sobie z dłuższego spaceru przez osiedle mieszkalne, takie nowe, deweloperskie osiedle, gdzie był wybetonowany kawałek placu zabaw, o godzinie 21 w środę, w połowie września, ten plac zabaw był oblepiony dziećmi.
Wokół siedzieli rodzice, budki z popcornem, balony, grała jakaś muzyka i dzieciaki rzucały się balonami na wodę. No coś, co po prostu jest nie do pomyślenia w porównaniu chociażby z Krakowem, gdzie o godzinie 21 idąc przez park Grodgera w centrum miasta można było natknąć się co najwyżej na kilka osób wracających ze spaceru ze swoimi psami. Podobno jest to miasto, które bardzo chętnie wybierają studenci i ciężko im się dziwić. Jest to naprawdę miejsce, w którym można się dobrze odnaleźć. No ale my już kończymy Banialuki i przenosimy się do Jajców. Jajec? Miejscowości Jajce. Ubraliśmy się dzisiaj trochę cieplej, bo miało padać i być dość chłodno. Jesteśmy właśnie w drodze do Jajec. Nie jest ani chłodno, ani na razie nie pada. A do tego droga z Banialuki do Jajec to jest po prostu coś pięknego. Jedzie się wzdłuż rzeki praktycznie cały czas od wyjazdu z miasta. Wśród skałek form krasowych, wśród lasów, które właśnie początkiem jesieni zaczynają powoli zmieniać swoje barwy na takie rude, brązowe, czerwone. No a na dole płynie rzeka i takie widoki mamy cały czas. Przyznam szczerze, że to chyba jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Europie, dlatego że po prostu bardzo łatwo jest się zagapić, jest tak niesamowicie pięknie. W pierwszej części z Banialuki były poważnie, więc teraz może być mało poważnie. Stoimy właśnie pod Domem Kultury Jajce, a tam dalej jest baner dotyczący obchodów święta, które miało miejsce 13 września 1995 roku. Jest to tak zwany Dzień Oswobodzenia Jajca. Zdaję sobie sprawę z tego, że te żarty są na bardzo niskim poziomie, ale strasznie mnie to bawi, że miejscowość ma swój Dzień Oswobodzenia Jajca. A dzień oczywiście w Jajcach zaczynamy od tego, co lubimy najbardziej, czyli przysmaków. Cappuccino, baklawa, bośniacka kawa, sladolet. Czego chcieć więcej? Dodam jeszcze, że w ogóle Jajce znajdują się już w Republice Federacji Bośni i Hercegowiny, a nie w Republice Serbskiej. Także tak naprawdę jadąc tutaj przekroczyliśmy granicę, można by rzec, stanową. Dalej jesteśmy w Bośni i Hercegowinie, natomiast już nie w Republice Serbskiej. I widać to na pierwszy rzut oka, chociażby po tym, że na ulicach znajduje się dużo więcej muzułmanów. No jest to dość łatwo do rozpoznania, dlatego że chodzą po prostu kobiety pozakrywane w chustach. W Republice Serbskiej na ulicach nie było widać zbyt wielu wyznawców tej religii. To, co się natomiast nie zmieniło zupełnie, to to, że niezależnie od godziny knajpy są pełne i wszędzie siedzą ludzie. Zgoda, no jest sobota, godzina taka kawkowa, więc jest to dość normalne. Natomiast w Banialuce knajpy w tygodniu wyglądały dokładnie tak samo. Podejrzewam, że tutaj również tak jest, dlatego że turystów widzieliśmy dosłownie kilku. Kolejny dowód na to, że jesteśmy w miejscu muzułmańskim, to jest, nie wiem czy słychać w tle, ale nawoływanie do modlitwy o godzinie 13 z minaretu, które właśnie może być słychać, a może nie, bo może wodospad mi je zagłusza. Nie wiem, jak to jest uregulowane w Bośni i Hercegowinie odnośnie tych śpiewów. Wiem, że na przykład w Bihaciu, gdzie byliśmy dość przez chwilę, nie było ich słychać. W sensie, może one są jakoś zakazane w niektórych miastach, a w niektórych dozwolone. Może to zależy od władz lokalnych. Nie mam pojęcia, czy jest to uregulowane na jakimś poziomie krajowym. Natomiast tutaj, no, słychać. Kilka straganów z pamiątkami. Tu na pewno łatwiej jest kupić magnes niż w Banialuce. No i widok na wodospad. Taki główny punkt, główny landmark, można dokładnie powiedzieć, dla którego turyści przyjeżdżają do Jajec. Wodospad w całej okazałości. Asia dla porównania. To nie można powiedzieć, że jest mały. Tu jak jeszcze przyjrzycie się z bliska, w niektórych punktach może być widać, jak rozszczepia się światło i powstają takie o właśnie małe tęcze. Piękny kolor wody, no ale rzeka, do której ta woda wpada, już tak ładna nie jest. A z tego podestu odbywają się w ogóle zawody skoków wodospadowych, co można przeczytać sobie na tym plakacie, jak to wygląda. Wydaje się, że to jest jeden z kolejnych sportów, które w Bośni są bardzo popularne, zaraz po raftingu, który też można uprawiać tutaj w wielu miejscach. Jajce dziś to niewielka miejscowość. Tutaj za mną znajduje się jej nowsza część. Stare miasteczko natomiast jest dość urokliwe i widać tutaj wpływy i początków tego miasta, czyli czasów chrześcijańskich, i późniejsze wpływy tureckie, chociażby w postaci kaskadowej zabudowy, czy też meczetów, które w tym mieście są bardzo proste do znalezienia. Zresztą we wcześniejszym nagraniu pokazywałem, albo może w późniejszym, nie wiem jak to będę montował. W każdym razie słychać również nawoływania muezinów do modlitwy. My obecnie znajdujemy się w ruinach kościoła, który powstał tu jeszcze
wcześniej. Tutaj za mną pan wyrabia jakieś sobie wytwory czy też pamiątki z drewna. No i trzeba przyznać, że w tych Jajcach można poczuć się tak po prostu przyjemnie. Widać, że jest to bardzo ładne, historyczne miasto. Bośniacy określają je mianem muzeum na świeżym powietrzu i podobno ma ono aspiracje nawet do tego, żeby kandydować do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Twórcą, architektom czy też budowniczym tej twierdzy trzeba oddać, że zgrabnie to sobie wykoncypowali, żeby umieścić ją właśnie na takim wzgórzu, skąd po prostu można mieć widok na cały teren. Stare miasto Jajca znajduje się tutaj pod nami, a tu jeszcze ten biały punkt to jest cmentarz. I wiele cmentarzy właśnie wygląda właśnie w taki sposób, że są to takie wyłożone białymi pomnikami przestrzenie pomiędzy jakimiś zielonymi wzgórzami. I robi to bardzo ładne wrażenie, jeśli chodzi o jako taki element krajobrazu. Na forcie wisi flaga przypominająca chorwacką. Nie jest to jednak flaga chorwacka, ma inny herb. Wygląda ono tak i jest to flaga, wstawię napis kogo, dlatego że nie wiem. Tutaj jeszcze jest widok na jakiś zawalony dom. Ta drewniana wieża, o tu, to jest wieża starego meczetu, który tutaj pozostał. A w ogóle jak patrzycie sobie na niebo, to dzisiaj o godzinie 14 miało padać. Według przedwczorajszych prognoz cały dzień dzisiaj miało padać. A my jesteśmy baranami i się nie przygotowaliśmy na to, że prognozy mogą się mylić. I tak to właśnie mniej więcej wygląda w Jajcach. Mam do was jeszcze pytanie, jeśli wiecie jak nazwać mieszkańców Jajec, bo ja nie mam pojęcia, to napiszcie mi to w komentarzu, z przyjemnością bym się dowiedział jak to poprawnie gramatycznie po polsku powinno być wypowiedziane. A my się z wami żegnamy na chwilę, bo jedziemy jeszcze w jedno miejsce. Za mną wielkie Pliwskie jezioro, nie mylić z Plitwickim. Jest to jezioro na rzece Pliwa i to jest ta rzeka, z której wodospad właśnie widzieliście w Jajcach i z której wodospad wpada do rzeki Wrbas, która płynie sobie już tam na północ do Banialuki. No, jezioro wygląda tak, akurat wyszło słońce. Jeszcze tutaj jesiennych barw zbyt wielu nie widać. Ładnie położone w górach, są jakieś różne atrakcje, można sobie wypożyczyć rower wodny, łódkę. Widać, że jest po sezonie, bo część atrakcji jest już mocno wygaszona, a ogólnie bardzo przyjemny teren, żeby sobie odpocząć od miasta, zrelaksować się na łonie, nazwijmy to, udomowionej trochę przez człowieka natury. A my żegnamy się z wami stąd i do zobaczenia. Ciao.